Wybiski jest jedną z tych postaci, które mocno wpłynęły na, no właśnie na nasz, na, 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 na nasz odbiór jako, jako Polaków, też za granicą. To też jest ciekawa kwestia. Witam Was, drodzy słuchacze, w dziewiątym odcinku podcastu Historia dla dorosłych. Tak jak w poprzednim odcinku o Herodocie rozmawiałem z Piotrem, ponownie dzisiaj spotykamy się. Witaj, Piotrze. Witaj, witaj, witam, witamy, witamy słuchaczy. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak, tak więc dzisiaj będzie dwóch Piotrów rozmawiać. I jaką taką postać, którą byśmy chcieli dzisiaj omówić, to jest Józef Wybicki, czyli taki człowiek, który jest znany dla Polaków z tego, że napisał hymn. A on zrobił dużo innych, ciekawszych rzeczy i będziemy chcieli dzisiaj je poruszyć. Tak, tak, tak. Prze przed tą audycją ty wiedziałeś dużo na temat Wybickiego? Oprócz tego, oczywiście, że hymn napisał. Yy, szczerze mówiąc, bo tak jak przed nagraniem chwilkę rozmawialiśmy, akurat ten okres historyczny nie jest moim konikiem, ani też ni nie za bardzo się nim yy, fascynowałem, ale. Troszkę o Wybickim, no wiadomo. No, jako osoba, która historią się trochę interesuje, wiedziałem. Ale y, mówiąc szczerze, y, taka wiedza o Wybickim, potoczna moja, y, była dosyć, dosyć y, y, ograniczona w pewnym momencie. Dopiero później. W, Późniejszych latach. Mówię o tych, bo ty mówisz o tym, że, że, że ludzie znają przede wszystkim y, z hymnu, prawda? To jest, y, y, to jest wina naszego systemu nauczania, szczerze mówiąc, bo mhm, y, tak. jeżeli mówimy, że, że ludzie znają tylko y, jako twórcę y, Mazruka Dąbrowskiego, naszego hymnu i tak dalej, to jest to pokłosie y, słabej edukacji historycznej. Y, kolejnych pokoleń. No już nawet nie jednego pokolenia, nie dwóch, tylko kolejnych, kolejnych pokoleń. I, 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 i ten zarzut powinien być kierowany właśnie do, do ludzi, którzy pielęgnują, albo przynajmniej powinni pielęgnować naszą historię, a nie do, 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 do samych ludzi. Żebyśmy byli, żeby było wszystko jasne. Nie chcę nazwać ludźmi, ludźmi, ludzi ignorantami tylko dlatego, że nie, nie mogli się doprosić o wiedzę, która powinna być Podstawą, bo, bo tak jak mhm. mówisz, no generalnie ludzie znają yy, naszego yy, wybickiego tylko z tego Mazurka Dąbrowskiego. N i, mhm. Niestety. I jeszcze jedna, jedna taka kwestia. Yy, nie wiem, czy, czy to, to było inspiracją dla Ciebie, żeby stworzyć ten podcast akurat. O Wybickim. Ale jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam, bo nie chce mi się teraz szukać w internecie, ale zdaje się, że obecny rok, czyli 2022, jest rokiem Wybickiego, tak? Dobrze kojarzę? A wiesz co? Tego nawet nie wiem. Gdzieś mi mignęło w ostatnim czasie, gdzieś mi mignęło w internecie, że, że w ubiegłym roku, czyli 2021, bodajże w Sejmie było. było, było z jakaś deklaracja czy coś, nie, nie, nie pamiętam dokładnie, musiałbym sobie sprawdzić w krynicy wiedzy, jakim jest Google. Rzeczywiście, patrz, właśnie tak, sprawdziłem aha, czyli, i 2022 jest, patrz, no, czyli nawet czyli trafiliśmy. Dobrze, tak, dobrze, do, dobrze mi się tak w, w umyśle obijało, tak, tak, a to bardzo dobrze, jakoś tak nam się to wszystko ładnie e, spina, prawda, w tym momencie. Mhm. I, i, znaczy wiesz co, mm -hmm. to trafiłem, ale mój powód jest taki, że ja chciałem troszeczkę zrobić podcastów dla dzieci o tym powstaniu 1807 roku, kiedy powstało księstwo warszawskie. Mm -hmm. Ono jest takie bardzo mało znane, a to jest ciekawy fragment historii, bo to jest jedno z niewielu powstań, które udały się. I będziemy zresztą o nim później mówić. I druga sprawa. Z hymnem jest taki problem, że Polacy uczą się tego hymnu na pamięć, a tam występują dwie postacie. Jest Dąbrowski i jak zapytasz Polaka, kim był ten Dąbrowski, to mało kto wie I potem jest jeszcze ten Czarniecki. Jeszcze mniej osób wie, kto to był Czarniecki. Może on do Poznania, nie? Tak, tak. <grym> tak więc to są takie... No masz rację, to, to, to jest dowód tego, że braku. To, że nawet Polacy, którzy znają na pamięć hymn, nie wiedzą, kim był Wybicki, kim był Dąbrowski i myślę, że może troszeczkę pomożemy. A patrz, a nawet się udało, że, że 2022 rzeczywiście jest rokiem tego człowieka. Ciekawe dlaczego, bo on się urodził w 1747, zmarł jeszcze raz. Urodził się w 1747 zmarł, a patrz w 1822, czyli 200 lat jest akurat no teraz. widzisz, no 10 mówię, marca mówię, tak. będzie 200 rocznica. Tak, jak populacji uwielbiamy martyrologię i w, w, lubimy się grzebać w truposzowie, że się tak wyrażę. Więc mhm. każda, każda rocznica śmierci, albo przegranej, czy porażki jest, jest dobra na to, żeby robić ce celebre, prawda? No, wiem, jestem wredny, ale niestety tak mhm. to wygląda z perspektywy polskiej historii. Ale mhm. też, bodajże, jeśli też dobrze pamiętam, też mi się to obiło o uszy, że razem z, z tą proklamacją tego roku 2022, jako roku, roku wybickiego. Zdaje się, że była też inicjatywa y, zmiany Mazurka Dąbrowskiego, znaczy nie zmiany, tylko zmiany kolejności zwrotek, o ile dobrze pamiętam. Też nie, nie chcę teraz tego sprawdzać w internecie, ale nasi słuchacze mogą, mogą sobie łatwo to znaleźć. Y, bo ten Mazurek Dąbrowskiego, który śpiewamy obecnie jest. Jeśli dobrze pamiętam... Yy, yy, no jest inny troszeczkę. Jest wrog... Tak, tak, jest, 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 jest inny niż, niż powinien być i, i jest inicjatywa, żeby, żeby to zmieniać I znowu no i tak będziemy się babrać. Yy, nie wiem, czy... szczerze mówiąc nie jestem fanem zmian, jak już, jak, już, jak, już jest, jak już jest, jak jest, zostało, niech tak zostanie, ale... Wiesz, dzięki temu będą mogły być powoływane jakieś komisje, komitety, prawda, może nawet urzędy, yy, może nawet komuś wpadnie jakaś tłusta kurka i, i zarobi trochę pieniążków. Tak więc, jak to się mówi, kręci się, będzie się kręciło. Nawet, nawet na Wybiskim można zrobić, można kręcić lody, tak. Mhm. Może się na jakimś pieniążku ukaże. No właśnie słuchaj. No tak więc biznes się będzie kręcił, bo No ale oczywiście wiadomo, że to wszystko patriotyzm wiesz No dzisiaj będzie trochę patriotycznie, ale ciekawe jest to, że Ale to będzie ten dobry patriotyzm, ten taki naprawdę, który można przyklasnąć tylko. Do, ciekawe jest to, że ty zacząłeś od edukacji, od, tego, od tych braków, bo w jego życiorysie. Oprócz tego, że się urodził w 1747, przeczytałem, że on był najpierw oddany do Kolegium Jezuickiego, a później na praktykę. Tak, w starych szkotach tak się tak, nazywała miejscowość. I potem to, na praktykę w kancelarii prawniczej i w obu tych miejscach narzekał na. Pamięciowe metody nauczania. Na tak, to... tak, już, już się przestraszyłem, że, że mocno przeskoczyłeś do, do jego prawniczych czasów, ale to jest prawda. To jest też takie nawiązanie do tej edukacji, które chciałem zrobić mhm. dzisiejszej: że właśnie Wybicki Józef jako młody chłopiec doświadczył tego, czego doświadczają obecni uczniowie naszych szkół, czyli absolutnie złej edukacji, źle prowadzonej y, nauki pamięciowej y, mhm. ja, ja to nazywam używam tego, takiego słowa to jest u, nauczanie bez inteligencia czyli, czyli y, rąbanie y, formułek y, pamięciowe wciskanie w umysł nie wiadomo czego, bez, bez, bez pomyślunku, bez żadnej refleksji i jak widać y, mijają wieki i niewiele mhm. się zmienia tak, Więc tutaj tak. pozdrawiamy ministra Czarnka, i, i, ale nie tylko jego, tylko także innych edukatorów, bo bądźmy szczerzy yy, wina za, za, za edukacyjną zapaść, bo ja to tak nazywam niestety. Ja wiem, że, że, że ludzie teraz mówią, przynajmniej w telewizji mówi się, że, że edukacja jest, idzie na do, na do, do dobre, do, dobra droga jest w ogóle jest świetnie. Nie, no niestety nie jest świetnie, bo ja widzę po ludziach i ja nie mówię tutaj o, o ludziach, którzy teraz się edukują, prawda? Tylko po tych, którzy, którzy już z tego systemu, już ten system mają za sobą, z którego ja tu powiem tak brutalnie wypadli, i oni po prostu są źle wyedukowani. I, mhm. i, i to jest, i to nie jest ich wina, to jest wina, to jest wina systemu. Chociaż Który... wiesz co, mm -hmm. chyba się troszeczkę zmieniło. Myślę, że nie jest aż tak źle, jak w czasach Wybickiego, bo te szkoły jezuickie... <noise> aż, aż tak... Nie, nie, wiesz, no, tak, aż tak źle to nie jest. No, już nie przesadzajmy, ale, ale nie jest dobrze. Znaczy, chodzi mi, chodzi mi o, samo, o samo podejście systemowe, jeśli tak mogę to ująć, że jest mniej więcej takie same. Bo tak jak, tak, mm -hmm. jak, tak jak, tak jak zauważyłeś, jak powiedziałeś na początku, Wybickiemu, młodemu Wybickiemu bardzo przeszkadzało to takie głupawe nauczanie, które mamy do dziś. No. Tak, ale zauważ, bo tu już jest, już jest jedna fajna rzecz z jego strony, bo to nie jest tylko tak, że jakiś uczeń dzisiaj przychodzi edukacja jest zła i z tego powodu ja skończyłem źle. Wybicki stwierdził, edukacja zarówno w tym kolegium jezuickim, jak i później na tej praktyce była zła i on niejako sam siebie wyedukował, nie? Tak, to on I... był samoukiem takim, znaczy on miał właśnie, właśnie ten pęd do, pęd do nauki, którego yy, ten system nie zamordował, jeśli mogę to tak określić, prawda? Bo, mm -hmm. bo yy, taki, taki system, jaki, jaki był za czasów Wybickiego, i, I trochę taki jak u nas, on sprawia, że, że on bierze, że, że ten system edukacyjny siekierką tak no, obskrobać musi każdego ucznia do, do jednego poziomu i, i zabija jednostki I, i, i to jest problem, ale te najbardziej wybitne potrafią się temu przeciwstawić i pójść pod prąd i, i, i taką, taką, taką postacią był, był już nawet wtedy młody, młody, młody Wybicki, prawda? Mhm, tak. Kiedy on w tej kancelarii pracował, i pracował wśród ludzi, którzy właśnie chyba byli zabici już przez ten system, którzy byli tacy ogładzeni w zasadzie myśleli tylko o piciu, i jak on to tutaj nazwał, o rozpuście, oni przyzywali go Cyceronem. I to jest takie fajne odwołanie się do tego, bo Cyceron to jest właśnie taka osoba ze starożytności, która była biedna a która w zasadzie przez taką samodoskonalenie dotarła później na Wyżyny i oczywiście przez umiejętność wypowiadania się, co też później będzie wyróżniać Wybickiego. Tak, nie? Tak, 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 to prawda. Później on tutaj doszedł do familii, familia napisane z dużej litery chodzi o tą rodzinę Czartoryskich i pierwszy raz... Pojechał na elekcję, gdzie głosował na Poniatowskiego, tak, tak, i po tak, latach tak. No, on dowiedział ja on, no, się, że w zasadzie ten jego głos nie miał żadnego znaczenia. Że to to i tak... 1764 on wszedł pełną parą, że się tak wyrażę, do, do, do polityki, prawda? Biorąc właśnie udział w tej, tej elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, tak. Mhm. Tak, więc tak. tak. Tak to tak to wyglądało. Tylko że to było takie właśnie to wszystko kierowała Rosja, to wszystko było ustawione, tak więc on był takim pionkiem, który w zasadzie dopiero potem się poczuł. I pierwsze takie mocne jego wystąpienie to jest na tym sejmie repinowskim, repinowskim tak, 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 to był 17, 1767, jeśli dobrze pamiętam, on trwał do 60, 62 22, 22 lata. Trwał. Tak. I tutaj wiesz, i tu, i tu mi przypomina właśnie bardzo Cycerona, bo Cyceron występował w zasadzie najpierw przeciwko pier, Pierwszemu triumvirę. Triumviratowi. Pierwszemu trymatowi, tak. potem przeciwko drugiemu, i w zasadzie z powodu swoich mów politycznych zginął. I tak, tutaj tak. na sejmie, na sejmie no. Repinowskim zostali zamknięci biskupi ten poseł tak. Repin. A jeśli, 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 jeśli jeszcze można właśnie naszym słuchaczom wyjaśnić, skąd się wzięła ta nazwa Sejm Repinowski. Rep, Repin to był ambasador rosyjski, który. Tak dosyć miał ciężki, ciężką rękę, ciężki but i, i, i zastraszał uczestników, wymuszał różne, Zmiany mhm. prawa i tak dalej, tak więc ten Sejm po prostu był, był dla niego marionetką. To znaczy... tak. no Mało się zastraszał, on tam uwięził parę osób, nie? które nie mogły. To, tak, tak, właśnie, tak, tak. tak. Było. tak, tak. I, I na tym Sejmie właśnie Wybicki w obecności właśnie króla August Stanisława Augusta i właśnie tego posła Repina, czyli tego w zasadzie, kto w zasadzie rządził wtedy w Polsce, on zażądał uwolnienia tych uwięźnionych posłów, tam jakichś biskupów. Tak, I... dwóch biskupów. Pamiętasz, o co chodziło? Bo, bo tu chodziło o sprawy religijne. Tak. To znaczy Rosja mhm. m... chciała doprowadzić równouprawnienia. Do, do, do równouprawnienia innowierców, czyli w, 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 zasadzie, w zasadzie chciała... M... W... To był kolejny... Kolejny stopień depolonizacji tych terenów, po prostu i walki z katolicyzmem, który był jednoznacznie przecież nie ma co ukrywać związany z polskością i, 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 i musi to uznać nawet najbardziej zagorzały antyreligijny młody człowiek, czy, 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 czy nasz słuchacz. Chodziło o to, żeby, żeby nadać generalnie prawa innowiercom, czyli, czyli wprowadzić siłą prawosławie na, na, na nasze ziemię, co, co spotkało się z ogromnym oporem. I no właśnie stąd to uwięzienie mm -hmm. dwóch biskupów. I, 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 I nasz Józef Wybicki, wtedy 21-letni człowiek, dał taki koncert, wy wystąpienie, tak. że przeraził samego króla w tym momencie, bo... Mm -hmm. I, I odwołując się... Było to się, naprawdę mocne wystąpienie. Odwołując się właśnie do tego, co ty mówisz, żeby wyjaśnić ludziom, bo tolerancja religijna dzisiaj jest czymś normalnym, jest we wszystkich krajach i ktoś powie, dlaczego... On występował przeciwko temu, ale tak jak ty powiedziałeś, w tamtych czasach w zasadzie Polskość była związana dość mocno z katolicyzmem, a z kolei rosyjskość ze Sprawosławiem. I zauważmy, że Caryca Katarzyna poprzez swojego posła Repina chce Polskę zmusić do równouprawnienia. Ale jednocześnie ona nie chce tego samego zrobić u siebie w Rosji. Tak, tak, dokładnie. To, to o czym się. Tak, to była taka antagonizacja religii yy, i wtłoczenie jej w ramy polityczne i wykorzystanie mm -hmm. jej do, 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 do celów politycznych, które, które nigdy niestety, niestety, nigdy nie kończy się dobrze dla samej religii. I to, i to, jest, to jest też ta, taka lekcja, której nie, nigdy. Która po dziś dzień y, y, politycy się nie, nie, nie wyciągnęli wniosków z tego, więc to jest taka moja też, też, też taka drobna uwaga. Na takich machinacjach polityczno-religijnych zawsze traci w ostatecznym rozrachunku y, religia. Obojętnie, czy jest to religia katolicka, czy jest to religia muzułmańska, czy jest to prawosławie. W tym przypadku było to prawosławie, które zostało y, brutalnie wykorzystane przez y, y, władze. Carskie, do politycznych, doraźnych celów, jakim było totalne złapanie za gardło Polaków, polskości, wy mm. wytrzebienie tej polskości. To był, jeden, żeby było, żeby nie było, to, to był jeden z elementów tej takiej walki politycznej z Polakami, ale to, było, to był już cios taki bardzo, bardzo poniżej pasa, który uderzał w samo jądro tego, czym, czym, czym Polacy się najbardziej szczycili, czyli właśnie tą taką religijnością, która w tym momencie spajała naród, który nie miał państwa. Mhm. I kościół stał się taką stoją. I zaraz w zasadzie, bo po tym wystąpieniu on musiał się ukrywać, tak, tak, potem tak. dość szybko dołączył do Konfederacji Barskiej. Jeszcze, je, jeszcze jedno, jeśli, bo tam, tutaj taka cieka, ciekawostka, że Wybicki użył podczas tego sejmu... <laughs> liberum veto. Tak, takie ostatnie pozytywne, nie? To znaczy, tak, tak, tak. I, i nie, nie przyniosło to żadnego efektu, bo nie obowiązywało już ta zasada generalnie, ale mhm. bardzo, no właśnie to był też jeden z powodów, na który król, król Stanisław się przestraszył mocno i, i tak. że się tak wyrażę, trzęsły mu się pory przed, 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 przed ruskimi jeśli można, można tak, to, tak to ująć. No mhm. musiał się ukrywać w Warszawie, tak. U, u, uciekał po Kryomu z miasta i właśnie tak jak mówisz, mówiłeś, że do, do, dołączył do Konfederacji Barskiej, to 68, 1768, tak, 8 ósmy. I był I, nawet emisariuszem tak. Konfederacji. I wiesz co, i tutaj, bo Konfederacja Barska też jest bardzo często oskarżana właśnie o to, że oni walczyli przeciwko tej... Temu równouprawnieniu różnych religii. Ale tu znowu trzeba wspomnieć, że to Rosjanie chcieli wprowadzić, zmusić Polaków, żeby w Polsce było równouprawnienie dla religii protestanckiej i mm -hmm, prawosławnej, tak, tak, tak. prawosławnych szczególnie, ale Rosjanie, Niemcy tego samego nie chcieli u siebie wprowadzić. Tak, tak, ale wiesz, wiesz generalnie skąd się bierze taka ambiwalentna, albo raczej m, mocniejszego słowa użyję, negatywna opinia o Konfederacji Barackiej. Znaczy, chyba z tego katolicyzmu. Ja tak odebrałem to szczegółowo. Znaczy, pamiętasz, jak. Bo ja jeszcze jestem z czasów edukacji, yy, znaczy już, już po post prl ale w PRL-u Konfederacja Baracka nie, nie miała dobrego. Mhm, dokładnie. Yy, jakby, to, jakby to ująć delikatnie no, PR-u. Mhm. Tak więc yy, tutaj też, 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 to jest też taka, taka moja uwaga, że, 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 że ta nasza historia. Z wieku XVIII, XIX, no nawet XVII, w latach PRL-owskich była mocno, jakby to ująć. Perel mocno skaził na pewno. Perspektywę, przez którą patrzymy na te czasy, nawet do dziś, wiesz, bo, bo ja nadal widzę tą reminiscencję po, po PRL-owskich pewnych tezach stworzonych przez. Przez, przez, przez historyków tamtego okresu, i, i mm, te tezy nadal się niektóre mocno trzymają, i to mnie. No, ni, nie to, że to mnie dziwi. Jest to mhm. trochę przykre, szczerze mówiąc, bo, bo, bo z tym się powinno walczyć No, przecież znaczy co, Nie, bo, bo gdy czytasz program Konfederacji Barskiej i tam jest, że oni walczą przeciwko równouprawnieniu religijnemu, tak, tak, no to, to, to się łapiesz za głowę. To jest coś, co dzisiaj jest normalne i co dzisiaj, ale biorąc pod uwagę tamte realia, to że w zasadzie każdy kraj miał swoją religię wtedy, to było norm, normę, norma wtedy. Tak, tak. Na największy, błąd, największy błąd ludzi, którzy, którzy starają się starają się, to jest słowo klucz w tym przypadku, zrozumieć historię lub, lub, lub się nią interesują i, i, i starają się jakoś szerszy kontekst tej historii jakoś sobie przyswoić, jest fakt taki, że nie zwracają na kontekst kulturowy, polityczny i historyczny, czyli, czyli to jakie były wtedy czasy. Bo, tak. bo, bo, bo patrzenie na wydarzenia historyczne tamtego okresu przez, przez pryzmat obecnych, obecnych czasów, co niestety jest rzeczą nagminną, co, co moim zdaniem jest błędem wielkim, jest, jest błędne po prostu. No. Mhm, dokładnie, dokładnie. Dobrze, wracając do Wybickiego, tak jak wspomniałeś, on jeździł po dworach i tutaj w zasadzie ujawnia się jego rola, bo on wielokrotnie będzie brał udział w różnego rodzaju powstaniach, ale. Nie jako żołnierz, on się chyba najlepiej właśnie sprawdzał do tego, żeby szukać poparcia na różnych dworach. Czyli on był takim posłem, politykiem. Tak, tak. I on tak miał jest... pseudonim, to znaczy przybrane nazwisko miał Józef Enkler bodajże, jeśli tak. O Józef Enkler teraz sobie znalazł. Mm -hmm, tak. I, I on nawoływał właśnie do, 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 do powstani zbrojnych nawet. Tak. Tak więc... Nie, czy znaczy on, on szukał to poparcia. Był taki, taki szpiegol. I <laughs> konfederacja tak. Barska w zasadzie. Dostałaby pewnie takie poparcie, gdyby nie później to, że porwano tego króla, ale to jest inna historia. Ciekawe jest to, że podczas tego, tych jazdy on bodajże w Wiedniu czy w, czy w Paryżu poznał swoją przyszłą żonę, kunegundę, którą nazywali knusią. Ona była bardzo biedna i była 17 lat starsza od niego. Tak więc jego matka była przeciwna temu ślubowi, ojciec już nie żył w tym momencie. Ale mimo wszystko on się ożenił z kobietą, która była 17 Kulegunda lat starsza. złotych. Drwem, tak, się nazywała, tak? tak. Tak. Ale na pociechę, znaczy no nie wiem, czy można tak powiedzieć, że na pociechę. Małżeństwo trwało bodajże nie całe dwa lata, bo biedna Kunegunda zmarła. W połogu. I, I tak więc tak, tak. Mhm. Dokładnie. Dokładnie. I wtedy, wtedy właśnie Wybicki rzucił się w wir y, politycznej działalności. Nie wiem, czy było nie wiadomo, czy było to podyktowane y, przy życiami tymi traumatycznymi, czyli śmiercią żony. W każdym razie w każdym razie y, zaangażował się mocno politycznie i także w, w działania administracyjne, jeśli dobrze pamiętam, tak. bo y, był szambelanem y, na Wileńsz... był wizytatorem y, szkolnym na Wileńszczyźnie, jeśli dobrze kojarzę i, i to, to jest jedno, a druga rzecz, on cały czas pisał, nie? Bo my tu nie będziemy może wymieniać jego pis, bo były polityczne, prawnicze, ale pisał też listy patriotyczne, pisał też opery, pisał też wiersze, poezje. Tak, tak. Tak, tak, tak. więc bardzo, bardzo szeroki miał ilość utworów, jeżeli chodzi o niego jako pisarza, nie? Tutaj taka ciekawa rzecz jest to, że on brał udział nie w Sejmie Czteroletnim jako poseł, ale pomagał w pisaniu kodeksu Stanisława Augusta, który z oczywistych powodów nie wszedł nigdy w życie. I, i tu jest chyba taka ciemniejsza karta, bo mało osób pewnie wie, że gdy król Stanisław August dołączył do Targowicy, to samo zrobił Józef Wybicki. Nie? Tak, tak, tak. I to mnie zaskoczyło takie. Podejście, ale to było dość krótkie. To był taki krótki epizod. On bardzo szybko odszedł od Targowicy i dołączył do Kościuszki. I wtedy pojawia się Dąbrowski, który Pozostał przy Targowicy o dużo dłużej, został w Warszawie złapany, oskarżony o zdradę kraju i w zasadzie Wybicki poznał Dąbrowskiego, bo bronił go w sprawie. No, nie? Gen, generalnie można tak powiedzieć, że on bez Wybickiego Dąbrowski być może skończyłby marnie. Tak. Bo, yy... no groziła mu śmierć. Nie? Tak. To, to, to właśnie Wybicki swoim wystąpieniem, swoimi wystąpieniami, on uratował skórę Dąbrowskiemu i przez to Dąbrowski stał się jego. To znaczy, Dąbrowski zaufał mocno Wybickiemu i Wybicki stał się jego powiernikiem i. i, i, i Najbliższym, no może nie przyjacielem. Nie, nie, nie wiem, czy można powiedzieć ja, ja bym określenia. powiedział przyjacielem. Bo posłuchaj, potem jak. Za chwileczkę będziemy mówić o historii, Dom, o historii Wybickiego, ale ta historia Wybickiego jest cały czas związana z Dąbrowskim. To oni zawsze, wszędzie razem byli znaczy jest, jest taki fragment, ja pamiętam, czytałem kiedyś, że, że Wybickiego Dąbrowski obdarzył nieograniczonym zaufaniem. O mhm. tak to. Po tym, właśnie, po tym właśnie wystąpieniu, po tym przemówieniu Wybiskiego, które, które, które uratowało Dąbrowskiego, i, i to, to wystąpienie, bo tak jak kilka minut temu mówiłeś, Wybiski był erudytą urodonym, tak. tymi słowami sprawił, że Dąbrowski został oczyszczony z zarzutów zdrady, więc jego kariera można powiedzieć w pewnym momencie wisiała na. euro de swojego nowego kolegi. Mm -hmm, tak. Czyli Wybicki I, I w zasadzie od tamtej pory oni już są razem, bo Kościuszko po tym, kiedy Dąbrowski został wybroniony, Kościuszko wysyła go do Wielkopolski, żeby zrobił powstanie. Razem z nim jedzie Wybicki i to Wybicki pisze te odezwy. Tak, tak. Oczywiście to Dąbrowski jest tym generałem, który podpisał się pod tym, który jest znany z tego, że zrobił to powstanie, ale chyba bez tej erudycji, erudycji Wybickiego być może nie byłoby to. Tego powstania, nie? No właśnie, znaczy, no, no tak, bo to ta, 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 ta odezwa to była właśnie napisana przez jego. No, no cóż powiedzieć, no Koś Kościuszko to był taki człowiek, który, który się przechadzał pijany między armatami, no. <laughs> więc, więc sam by nie napisał, więc. <laughs> no wiem, że teraz ktoś się oburzyć może na mnie, to, co to, 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 <laughs> to mówię, ale, ale, to jest, ale to jest fakt historyczny, że, że, że Kościuszko nie wylewał. <laughs> na kołnierz. Więc, więc niech nikt się nie, nie, nie obrozi, że, że naszego bohatera wielkiego dezawuje, ale, ale fakt pozostaje faktem, że, że, że Wybicki za, ale to też warto zauważyć, że Wybicki właśnie tak stoi tak jeden krok za tymi takimi głównymi wielkimi postaciami naszej historii, mhm. bez, bez którego te postacie byłyby no tak jak już mówiliśmy, trochę to umniejszony, um, 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 no bo Dąbrowski go uratował. Yy, Kościuszce napisał odezwę. <ślam> <ślam> więc, więc co widzisz, no. Jest to osoba taka, taki, taki wiesz, no, taki kanclerz, Czy no, uh -huh. się tak wyrażę. Tak. Osoba działająca trochę ścienia. tak. Wiesz co, no bo to, to jest potrzebne, bo słuchaj, dobry polityk musi dobrze mówić i dzisiaj to jest specjalny zawód, nie? Ludzie, którzy piszą mowy politykom, nie? Tak, tak govtrajterzy. Tak, tak. Też, te, te, tak, tak, tak. Także tutaj wybucha to powstanie podczas insurekcji kościuszkowskiej, wybucha powstanie, tym powstanie kieruje Dąbrowski. W zasadzie wszystko idzie dobrze, ale niestety Kościuszko przegrał pod Maciejowicami i Dąbrowski musiał się wycofać w kierunku Warszawy, insurekcja pada, no i Wybicki ucieka do Paryża. Do Paryża, tak. Woła, znaczy pisze do Dąbrowskiego. 1795, akurat pamiętam te daty, bo, bo, bo wiem, że w szkole nas, nauczyciel nas mocno męczył o te, o te, o te daty. To był to rok 1795, kiedy on właśnie. Tak, trzeci rozbił Polskę. Po upadku, nie? tak, po upadku Warszawy przedostał się do, 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 do Paryża ale co ciekawe, co ciekawe była to ciekawa podróż sama w sobie bo on nie, przy, nie, nie wyruszył bezpośrednio z Warszawy do Paryża, na przykład przez Berlin czyli wiesz prostą drogą mhm. tylko, tylko najpierw hmm, przeniósł się do Lwowa i potem hmm, zahaczył o Pragę i Bazylę i dopiero i dopiero znalazł się we Francji, w Paryżu no mhm. i tam oczywiście hmm, emigrantów innych słynnych spotkał więc... No i ściągnął Dobrowskiego do siebie, nie? Tak, tak, dokładnie. Tak. Rok później to, 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 to jest okres, kiedy we Francji rządzi jeszcze dyrektoriat, Wybicki na tyle miał kontakty, że on w zasadzie skłonił dyrektoriat do tego, żeby stworzono legiony polskie we Włoszech. A tylko mieli problemy finansowe w Dąbrowskim. Tak, tak. Ale nie mieli za co pojechać do tych Włoch. Nie? We Włoszech no był wtedy Napoleon, który był w, te, w tamtych czasach. No, generałem był, nie, nie, nie miał jeszcze tej funkcji, którą później zdobędzie. Oj i Napoleon. O Napoleonie tak m, jeśli, jeśli mogę tak zrobić małą dygresję, chętnie bym nagrał osobny, osobny podcast, bo mhm. to jest bardzo, bardzo ciekawa tak. postać właśnie w kontekście, w kontekście tego, co, co zrobił Polsce i Polakom i to jest ciekawa Ciekawy, ciekawa dyskusja by mogła być o tym, bo... Wiesz, nie tylko Polakom. Ja powiem ci, teraz się interesuję hiszpańskim i czytam dużo o historii Ameryki Łacińskiej, to tam słowo, mhm. Napo on, Napoleon tam nigdy nie był, ale jego postać zmieniła historię Ameryki Łacińskiej także, nie? Mnie generalnie bardzo, bardzo drażni no to, to takie uwielbienie Polski do... Do Napoleona. To, to, jest, to jest też tak, to, ja, ja, ja tak mam, mówię, że to jest nasza wielka to, to nasza cecha narodowa, bardzo, bardzo mnie mhm. drażniąca, że my podążamy za takim, wiesz, kuglarzem zawsze, który, 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 który nas mami, wiesz, grą na flecie, my jak te, jak, te, jak, te, jak te myszki takie za nim podążamy, a potem nas za przeproszeniem robi w konia każdy. I Napoleon niestety był takim, był no, taką postacią. On miał swoje własne cele. I tak, owszem, i... tak, to był postać wybitna i wiesz, powiem szczerze, na, na jego miejscu mhm. każdy by robił wszystko wiesz, i kopnął w tyłek każdego. Wiesz, to postacie wybitne nie oglądają się za siebie. No. <głosy> <głosy> tak. No, w każdym bądź razie, kiedy w końcu dostali pieniądze, bo Wybicki dostał jakieś datki tak, od tak, kogoś tak. Nie? właśnie na pracę i wysłał Dąbrowskiego do, do, do Republiki Lombardzkiej, bo powstała wtedy Republika tak, Lombardzka. Jest takie miasteczko we Włoszech, które się nazywa Regio Emilia. O właśnie, Reggio Emilia. Tam został wysłany. To jest bardzo fajne ciekawe miasteczko, bo w tym miasteczku tam pierwszy raz użyto flagi Republiki Lombardzkiej, która później stała się flagą Włoch do dzisiaj. I właśnie w tym miasteczku, kiedy Dąbrowski szkolił te legiony polskie, przyjechał tam Wybicki, bo on pieniądze później dostał dla siebie dotarł tam, zobaczył te masy polskiego wojska i on wtedy chyba w... jeszcze Polska nie umarła, wymyślił właśnie te słowa: jeszcze Polska nie zginęła, nie, nie umarła, nie umarła, póki my żyjemy. Widząc tych żołnierzy. Nie? Czyli polski nie ma? Tak, tak, bo pierwszy raz zobaczył, zobaczył mundury polskie i to go tak chwyciło za serduszko i w ogóle i się wzruszył. Tak. tak, tak. Ale to, to można sobie to wyobrazić, nie? że rzeczywiście nie ma Polski. Trzeci rozbiór już minął, ale tu są polscy żołnierze. Rozgniewa polska mowa w tym Reggio Emilia tam. I, no I napisał wtedy właśnie swój najsłynniejszy wiersz, który stał się pieśnią, którą podobno odśpiewał właśnie zaraz tam w tym mieście pierwszy raz była. Ona miała wtedy. Dwie zwrotki więcej niż te, ma dzisiaj. Te. I tak jak mówisz, była, była troszeczkę inaczej, nie? Tamta wersja mówiła, jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Dzisiaj te słowa um, unowocześniono, jakby troszeczkę, nie? Ale to jest, to, jest, to jest taki moment i to jest, jak przygotowując się, teraz się zdziwiłem, bo legiony polskie, one tam walczyły we Włoszech i tego ja nie wiedziałem, że legiony polskie zaatakowały państwo kościelne. Tak. <grych> Zdobyły Rzym, potem wybuchło powstanie w tym Rzymie i Polacy walczyli przeciwko tym Rzymianom, poddanym papieża, którzy chcieli w zasadzie utrzymać to państwo kościelne. Nie? Te, te, tego fragmentu historii w ogóle nie znałem. Mm. Nie, nie wiem, czy ty słyszałeś mm, o tym wcześniej. Wiesz, być może słyszałem, ale jakoś, jakoś tak zawsze mnie to o, o, omijało. Bo tak jak już napisałem, mówiłem na wstępie, wielkim miłośnikiem tego okresu historycznego nigdy, nigdy nie byłem. No nasze legiony, to, to generalnie to, to nie były jakieś takie złote chłopaki, to, to, to były trochę hultaje, no. Bądźmy szczerzy, mhm. hultajskie chłopaki były, no, że się tak wyraża. No. Tak. Chociaż wiesz, bo, bo to jest takie trochę dziwne, bo z jednej strony masz tutaj właśnie Wybickiego, który występuje przeciwko yy, Prawom, równym prawem dla innowierców w Polsce, później dołącza do konfederacji Barskiej, która jest no, ultrakatolicka można tak, powiedzieć. Ale był, był, był krytykiem yy, pańszczyzny mocnym też, to też o tym wcześniej mogliśmy powiedzieć, ale to tak teraz tylko gwoli mm -hmm. przypomnienia, że, że miał takie dość tak. postępowe yy, poglądy bardzo, bardzo, bardzo pozytywne, jeśli można tak to określić, więc to mu się mm -hmm. mocno można zaliczyć na, na, na plus, prawda? Tak. Ale tutaj zobacz, tutaj ci, ci Polacy, między innymi właśnie on, idą i walczą z państwem kościelnym. Tam później powstaje też legia y, rzymska y, ma, ma tam powstać, i tam powsta zrobią się do, dość duże rozruchy, i w zasadzie Polacy walczą tam we Włoszech z ludnością, która w zasadzie powstanie, są takimi partyzantami, no i tam. Tak jak mówiłeś, no tacy jest z nich byli podobno nie robili dużo dobrych rzeczy. To znaczy, jeśli, jeśli odnośnie tego, tej walki z Państwem Kościelnym i tego epizodu, bo to jest taki epizodzik, to ja wiem, że właśnie tu tak słyszę w swoim głosie zdziwienie, ale jest też taka kwestia, nasza religijność tamtego okresu, ten mocno, mocno zakorzeniony katolicyzm był bardziej jakby to określić no właśnie zakorzeniony w, w kwestii narodowej wywodzącej uh -huh. się z kultury jakby to określić, szlachecko-pańskiej i tak dalej, i tak dalej, która, która to, ten taki katolicyzm jak to się mówi la Roma, rzymski miała tak mniej więcej troszkę, może nie w pogardzie, ale był on tak trochę na boku, to znaczy i, i, i fakt, że, 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 że ci chłopcy, którzy byli oczywiście religijni, katolicy i tak dalej, i tak dalej, nie mieli żadnego problemu, żeby wiesz, stanąć ramię w ramię z, z, w rewolucji tej i takiej wiesz, z Francuzami i tak dalej, i tak dalej. Yy, I pójść na państwo kościelne, bo, bo ja wiem, że mhm. to też jest to też ciekawa kwestia. Ludzie, 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 na przykład ja miałem tak yy, Kiedyś, kiedyś studenta, który mnie zapytał, jak to było z tą religijnością Polaków w tamtym okresie. No tak jak już powiedziałem wcześniej, nie jestem znawcą tego okresu, za bardzo, ale wyjaśniłem mu, że, że nasz katolicyzm był nieco odmienny, to znaczy religijność, tak jak już przed chwilą mhm. powiedziałem, ta, która szła z Rzymu, nie bardzo przemawiała do do Polaka, tamtego okresu. Mhm. No, na pewno były róż, różne rzeczy. Może warto wspomnieć o tym, że kiedy wybuchła insurrekcja kościuszkowska, to papież wypowiadał się przeciwko. Niej. No Generalnie pa pa papieństwo nie było Wie nie więc miało być, dobrej Być może tak. niektórzy Polacy to pamiętali, nie? Papiestwo nie miało dobrej prasy wśród naszych rodaków i, i, i jest to fakt powszechnie, mhm. powszechnie znany. Byliśmy religijni katolicy, ale zawsze mieliśmy rogatą duszę, i jeżeli ktoś nas pouczał, nawet jeżeli miał koloratkę, ale był, yy, wywodził się z innego narodu, był z innego kraju, to na ogół dostawał od nas baty albo, albo, albo był przez nas ignorowany. Tak więc yy, nasz katolicyzm był polski i już po prostu. Mhm. Tak. Nie do no, wiesz co, ja sobie zdaję sprawę z tego, że przecież państwo kościelne, bo wyjaśniając może dla ludzi, którzy nie wiedzą, istniało państwo kościelne, czyli był taki środek Włoch, jakby, tak, gdzie tak, rządził tak, papież. To było normalne państwo, gdzie papież po prostu był no, pewnego rodzaju królem i to państwo parę razy było zdobywane, na przykład Francuzi, katolicy Francuzi je zdobywali, później katolicy Hiszpanie też atakowali to. Tak więc. To, to, to nie jest ewenement, że katoliccy Polacy zaatakowali to państwo kościelne też, nie? <grym> tak, tak. Nie, nie, oczywiście tak, bo to wiesz, to był też okres, znaczy okres, potem dopiero się skończyło to, że, 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 że papiestwo mocno się angażowało w bieżącą politykę i, i, i mocno sobie potrafiło, <grym> że tak powiem kolokwialnie, ubrudzić rączki, więc... To, że dostawali po łapach od tych i od tamtych, nie znaczyło wcale, że, że osoby, które, znaczy osoby, że państwa lub lub lub, lub inni przedstawiciele. Władzy, narodów, i tak dalej, królowie, cesarzowie, i tak dalej szli i siłowali się za bary z papieństwem, że byli jacyś antykatolicy. Nie, nie, wręcz, wręcz przeciwnie. Oni, oni mieli święcie przekonani, że oni mają rację, że to papież nie ma racji, że to papieństwo mhm. powinno się tak. nie, wtrąca, nie wtrącać w ich, w ich, w ich działania. No. I często, często mhm. mieli rację tak. pod tym względem. Nie, nie można twierdzić, że, że nie mieli. Bo, bo tak jak mówię, papiestwo było mocno zaangażowane politycznie w taką bieżącą politykę. No i tak jak powiedziałem mm -hmm. wcześniej, na ogół się to źle kończyło dla samej religii, prawda? No. <grym> tak. A, do, a dogmat o nieomylności papieża to jest bodajże 1900, chyba, tak, tak, tak których chyba jeżeli dobrze pamiętam. <grym> Dobrze. Wracając do Wybickiego, tutaj tak jak wspomniałeś, zawierzyli Kościuszce, Kościuszce zawierzyli Napoleonowi, no i to się źle skończyło. Napoleon, zamiast pomóc Polakom, podpisał taki pokój z Austrią, i w zasadzie pols Polacy znaleźli się w takiej samej sytuacji, jak byli przedtem. Ciekawa rzecz jest taka, że wrócił wtedy w 1800 roku wrócił Kościuszko i Wybicki się z nim spotkał, on korespondował, on często przebywał z nim. Jak wiemy, kościuszko bardzo negatywnie podchodził do Napoleona, on nie chciał brać udziału. Tak w tym co robił Napoleon, parę lat później w 1806 dochodzi do tej wojny francusko-pruskiej. Francuzi, Napoleon zdobywają Berlin i w Berlinie spotyka się Napoleon właśnie z Wybickim, z Dąbrowskim i ponownie oni wyruszają do Wielkopolski już drugi raz we dwójkę i ponownie Wybicki pisze odezwę do Wielkopolan do tego żeby Wybuchło powstanie i ono powstaje. I w tekście tej, nie wiem czy czytałeś, w tekście tej odezwy jest mowa o kościuszce, że kościuszko też weźmie w tym udział. Ja nie wiem czy oni w tamtym momencie jeszcze mieli taką nadzieję. Być może, być może. Bo, bo kościuszko nie chciał mieć nic wspólnego tak. z Napoleonem, nie wiem. W każdym razie odezwa tak mówiła. Kościuszko jednak, jak wiemy, nie wziął udziału. To powstanie się udało i to jest właśnie to powstanie, o którym mało się mówi w historii Polski. A ten, to powstanie 1807 roku, powstanie księstwa warszawskiego, no to jest taki fajny epizod w historii Polski, bo to jednak powstało silne państwo, które wprawdzie Napoleon pewnie pomógł, bo on tam stał niedaleko, ale Polacy sami to wywalczyli. Później Napoleon zostawił ich, zostali zaatakowani przez Austriaków i Dąbrowski był generałem, z kolei Wybicki organizował wojska i on się zajmował właśnie całą organizacją, dostarczaniem jedzenia na przykład później dla wielkiej armii francuskiej. Tak więc to było wspaniałe państwo, które no wprawdzie krótko było, ale istniało, nie? to Księstwo Warszawskie. I, i znowu, znowu jest ta para, nie? Znowu Dąbrowski z Wybickim, y, oni przybywają do Polski. I ja nie wiem, czy w, właśnie w, zobaczcie, w, zobacz, wtedy się spełniły w pewnym sensie słowa tego hymnu, nie? Tak, w, tak, tak. Przecież hymn powstał we Włoszech i tam były, były słowa właśnie, że Dąbrowski pójdzie z ziemi włoskiej do Polski i on teraz dotarł do Polski, nie? No i jeszcze, jeszcze odnośnie okresu księstwa warszawskiego, że, że, że wtedy Wybicki mhm. sporo czasu spędzał w tych swoich manieczkach, prawda? I, i wtedy, wtedy, tak, wtedy zajmował tak. się bardzo intensywnie twórczością literacką I, i, i nawet, nawet chciał tak stanąć trochę na, na, na uboczu i, i zająć się właśnie literaturą tak na, 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 na 100% i zrezygnować z tych takich Funkcji publicznych i takiej, takiej, takiej polityki. Ale, ale... Mhm. No, te, te manieczki są w ogóle ciekawe, nie? Bo, bo manieczki znalazły się na terytorium Prus. Napoleon podpisał z Prusakami pokój i w zasadzie chciał dać Wybickiemu chciał dać inny, lepszy jakiś teren. Ale Wybicki powiedział, że on chce swoje manieczki, że on niczego nie chce i ostatecznie dostał. Z powrotem ten majątek od Prusaków załatwiono to i on pojechał do tych manieczek, które były za tak. granicą. <grych> Bo one były na terenie Prus, nie na terenie księstwa warszawskiego, którego on był obywatelem. Nie? Ale wywalczył sobie. Tam podobno Francuzi wyśmiewali się z niego, że on po prostu nie wziął czegoś lepszego, co dawał mu Napoleon. Nie wziął tej ziemi rządowej. On chciał swoje własne tereny i no, i w tych manieczkach później, to, to, przejdziemy do tego na koniec, w tych manieczkach później umarł, nie? To było chyba ukochane jego miejsce, <grym, grym>, można tak powiedzieć, nie? Chyba tak, 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 tak. W każdym bądź razie przychodzi rok 1812, czyli przychodzi atak Napoleona na Rosję. Wybicki zajmował się zaopatrywaniem tej Grand Armée, nie wiem czy mówię dobrze po francusku tej wielkiej armii, którą Napoleon wysłał na Rosję, ale tutaj nastąpił też taka prywatna, przykra rzecz, bo tego samego roku 1812 zmarł jego syn Łukasz, jego starszy syn, który był ranny w bitwie pod Wagram. Tak, tak. Został tam ciężko ranny i w 1812 roku zmarł właśnie. Nie? Tak, bodajże zmarł, zginął w tym samym dniu, w którym, w którym była się rozmowa z Napoleonem. Hmm. Tak, więc to jest też taka ciekawostka. Przykra rzecz, nie? W każdym razie rok 1812 wiemy, jak się skończył. Kończył się klęską Napoleona w Rosji. Wybicki ponownie musi się ukrywać. Prusacy wyznaczyli podobno 1000 talentów nagrody za jego głowę. Tak, tak, tak. Taki, Ale wstawił się za nim car Aleksander I, i ostatecznie on mógł wrócić do swojego majątku na terenie Zaboru Pruskiego. No i, i w zasadzie tam zmarł. Nie? I, i to, to w zasadzie koniec jest jego historii. Tak w skrócie opowiedzianej, oczywiście. Tak, tak, nie? Tak. Ale no generalnie no, jego takie losy, można powiedzieć, że to są losy. Tamtego okresu polski, bo zauważ, że mimo, że tak mhm. bardzo szybko, żeśmy przelecieli przez jego biografię, to jest ona niezwykle intensywna. To znaczy te wszystkie podróże, te, te spotkania, yy, miejsca odwiedzone i rzeczy, których doświadczył i, i, i sprawy, w które się angażował, to były te rzeczy, które, te sprawy, które. Wtedy były żywotne dla, 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 dla Polaków, dla, dla polskości, jeśli, jeśli można tak powiedzieć. I, i jeżeli ktoś, tak młodzież mówi, że, że żył na fula. <grym> jeśli można tak to, mm -hmm. ta, tak to powiedzieć. I, i, I jest to postać, czy ja wiem, czy wybitna. To znaczy, jeżeli ktoś przebywa w, w obecności postaci wybitnych, to czy sam staje się osobą wybitną? To jest, to jest, to jest dla mnie takie. Pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Natomiast wiem, że te osoby, o których mówiliśmy wcześniej, czyli na przykład Kościuszko, Dąbrowski, wiele zyskali na tym, że obok nich była taka postać jak Wybicki. Mhm, na pewno. To, to, to jest ta jedna z postaci, no nie wiem, czy, czy to określenie drugoplanowych oddaje dobrze, czy, czy, czy nie, nie obrażam w tym momencie pamięci Wybickiego, ale no dobrze, jest to postać drugoplanowa, która odegrała pierwszoplanową rolę w wielu wydarzeniach. No, nie wiem, czy, to, czy, czy, czy taka konstrukcja myślowa jest, jest dobra, mhm. ale, ale takie, takie czasem odnoszę, odnoszę wrażenie, bo Wybicki był często motorem działań osób takich właśnie jak, jak, jak Dąbrowski, o czym już mówiliśmy, więc nie wiadomo, jakby się potoczyła historia mhm. Polski, narodu polskiego bez, bez Wybickiego. Nie, on na pewno miał swój duży udział, jednak potrafił mówić. Ciekawa rzecz jest taka, że on dostawał tytuły, na przykład Kościuszko też mianował generałem, ale kiedy on jeździł w zasadzie wszędzie z Dąbrowskim, no to Dąbrowski był tym generałem. Dąbrowski zajmował się tymi żołnierskimi tak, tak, sprawami, które do historii przeszły lepiej, bo jakoś tak chętnie oceniamy generałów, odważni w tak, bitwie tak, kierują to, armiami. Dokładnie. A, a przecież zanim stał Wybicki, który pisał te teksty, Wybicki zajmował się zbieraniem jedzenia dla żołnierzy, Wybicki zajmował się rekrutowaniem kolejnych osób. Był też taki moment, kiedy Dąbrowski został dowódcą naczelnym i był tam też drugi generał, który był dłużej generałem. I, I to właśnie Wybicki doprowadził do tego, że ci generałowie się nie pokłócili, tylko współpracowali ze sobą. On to była. Ja, ja, podczas II wojny światowej było coś takiego podobnego, mm -hmm. nie? Czyli był Montgomery ha. i Patton, ha. Ha. i w zasadzie pogodzenie tych dwóch generałów było bardzo trudne. A trzeba było to zrobić, bo przecież oni razem musieli walczyć ze sobą. To też była rola, którą wziął na siebie. Jeżeli dobrze pamiętam, Eisenhower mm -hmm. w te, w te, wtedy jeszcze, jeszcze był generałem, on właśnie zaj, zajmował się tym, tą, tą sprawą. W każdym razie to był taki. I ciekawa rzecz jest też taka, że na przykład, kiedy on przygotował jedzenie dla wielkiej armii, która wyruszała w 1812 roku na Rosję, a warto przypomnieć słowa Napoleona: że armia porusza się na swoich żołądkach. Dokładnie tak. <laughs> Żołnierz to prawda jest, że on podczas bitwy musi mieć karabin, musi strzelać, ale żołnierz musi dojść na to miejsce bitwy. Pomiędzy bitwami żołnierze muszą jeść i <laughs> wiele armii przegrywało właśnie przez to, że nie miało jedzenia. Tak więc to jest taka niedoceniona rola kwatermistrzów, ale no na pewno bardzo, bardzo bardzo, bardzo potrzebne. Tak, tak. Jeszcze ten jeden taki problem jest związany z Mazurkiem Dąbrowskiego i faktem tym, o którym mówiliśmy już na wstępie, że Wybicki jest znany generalnie tylko z Mazurka Dąbrowskiego i, i to, jest, to, jest, to jest też bardzo przykre, bo przecież on pisał tragedie, komedie, mhm. już pomijam nawet tę kwestię tych, tych, tych listów, których których, z, z których można było bardzo ładnie wywnioskować, jakie są jego poglądy polityczne. To te listy, listy myśl polityczne o wolności cywilnej, na przykład tak. i tak dalej, o, tym, o, o tych jego poglądach, o których wspominałem, czyli o tym, że był mocno przeciwny pańszczyźnie, chłopów. I on widział, on był jednym z tych y, osób, y, które, które dostrzegały wady polskiego systemu. Który, 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 sprowadzał nas bardzo, bardzo do, że tak wyrażę się do niskiego do, do poziomu, czyli chodzi o tą pańszczyznę nieszczęsną, która, która bądźmy że pańszczyzna chłopów była jednym, 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 jedną z tych kotwic, która która przyczyniła się do tego, że, że Polska w tamtym okresie była tym, czym była. No nie chcę tu wchodzić w jakoś tak. mocno w temat, bo, bo to jest temat na zupełnie inną rozmowę i musielibyśmy się cofnąć jeszcze do, do polskiej szlacheckiej i, i tak dalej, i tak dalej, ale m, fakt pozostaje faktem, że y, po prostu y, było to dostrzegane przez Wybickiego i, 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 i mocno optował za, za właśnie za zniesieniem pańszczyzny, co nie spotkało się zbytnio z entuzjazmem prawda, no bo ale wiesz, słuchaj, to, to jest okres rewolucji francuskiej. Rewolucja francuska to między innymi właśnie zrównanie tak, obywateli. Tak. To... Znaczy mówisz, że... Sam Napoleon, przecież, który nie był, nie pochodził z żadnego jakiegoś znanego rodu, wybił się dzięki temu, że była rewolucja. Gdyby nie to, no, nie, nie miałby takiej funkcji, nie? Tak więc gdyby może to potrwało trochę dłużej, gdyby nie ta klęska w 1812, ja myślę, że doszłoby do do rozdania ziemi w Polsce, czyli Polska stałaby się bardziej jak Francja. Nie stało niestety, się tak. tak. tak Królestwem Polskim rządził później car Aleksander. Został królem Polski i no Polska cofnęła niestety, się. Nasze, jednak, nasze zamiast... fatalne położenie geograficzne zawsze nas musi niestety kopać w zat. Mhm, tak. to jest To jest nasza tragedia narodowa, wielka. Nawiązując, bo tutaj wspomniałeś o tych jego pismach, warto wspomnieć, że też on napisał pamiętniki. Te pamiętniki zostały wydane dopiero w 1927 roku pierwszy raz tak, w całości. Tak, tak. I po wojnie dopiero w 2005 roku ukazały się jego pamiętniki, w których m.in. opisuje to, co się działo podczas tworzenia Legionów we Włoszech, czyli ten chyba taki najbardziej znany fragment oraz stworzenia Mazurka. Tak jak napisałeś, pisał dużo o tych politycznych rzeczy, które bardzo często są zatytułowane tak, listy. Tak, tak. Listy do tego, listy do tamtego, tego jest dużo. Napisał tragedie, komedie, opery, no i oczywiście wiersze też, nie? Tak, tak, tak. Tak więc jest to taki mało znana postać, a, a, a bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Nie? Tak podsumowując już, mnie zdziwiło ten krótki moment, kiedy on dołączył do Targowicy. Oczywiście to było bardzo krótko, bo on bardzo szybko odszedł od niej i dołączył do insurrekcji kościuszkowskiej. I potem wybronił Dąbrowskiego, który troszeczkę dłużej pozostał tak, przy Targowicy. Tak. I zaskoczyło mnie właśnie ta kwestia ja nie mówię, że to Wybicki robił, że, tam, że legiony polskie zaatakowały to państwo kościelne, bo o tym w ogóle nie wiedziałem, to wydawało mi się, że wiesz, legiony polskie to niosły wolność tam znękanym przez Austriaków Włochom, czyli wyzwalały Włochy z powładzy Austriaków, a no Napoleon to on robił się na takiego wolnościowca, kogoś, kto daje wolność ludom, a tak naprawdę to No on... znaczy, Wiesz, no, no nasi pacyfikowali Haiti, więc wiesz, no... Mhm. <laughs> leglo... No właśnie, problem, problem polskich legionistów na Haiti to jest do, do dziś wypominane, no. Że, że, a, bo tak. wy też, wy też biliście murzynów, no. Ale wiesz co, ostatecznie... Po, tam z Haiti wygnano w pewnym momencie wszystkich tak, białych tak, poza tak. Polakami, nie? I do dzisiaj jest tam społeczność, która nie jest już biała, bo się zmieszała z tamtymi byłymi niewolnikami. Polaków, którzy nazywają się Polakami, są po potomkami tamtych legionistów. To też jest osobna kwestia, nie? Także Polacy no, chyba czuli jakieś wyrzuty sumienia. Tak, mieli pewien dysonans poznawczy, że, że muszą partyfikować no niestety, no. Zostali, mm -hmm. ale bądźmy szczerzy, no, zostali wykorzystani tak, jak zostali wykorzystani, i, i, i nie, nie mieli za wiele do powiedzenia. No. Więc ja nie, nie, nie będę pod tym względem za bardzo wiesz, wytykał palcami, kto był winien, Napoleon, ale, ale no, no takie były czasy. No, bo niestety, no. Jeśli jesteś żołnierzem, nie, nie zawsze można mieć nieubrudzony mundur. no, no, no Niestety, no. historia nie jest tylko historią miłych, miłych wydarzeń, miłych spraw i czynów, więc nie można tak do tego podchodzić. No. Było jak było, mhm. możemy to oceniać różnie. Myślę, że kiedyś rzeczywiście można by nagrać coś o Napoleonie, chociaż przypuszczam, że tam jeden godzinny odcinek to no, pewnie byłoby. To za mało, tak, tak. Podzielić na okresy życia Napoleona, tak. 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 Napoleon to, to, to dużo. Dobrze, słuchaj, bardzo ci dziękuję Piotrze za to, że zgodziłeś się nagrać o tej mało znanej postaci. Zarówno ty, jak i ja nie jesteśmy jakimiś specjalistami, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa postać i sam się zdziwiłem. Tak, jest dla... bardzo, bardzo ciekawa i, i fascynująca. Szczerze mówiąc, jeśli mam być szczery, to biografia wybliskiego jest bardziej... Jest ciekawsza niż, niż, niż Dąbrowskiego. No, na przykład. No, 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 <tanosy> więc ja wiem, że to, to może dziwić, ale jeżeli ktoś już się zagłębi, tak jak, bo myśmy tak tylko li liznęli. To jest, to jest tylko, tylko fragment tylko góry lodowej, jak można mówić o bibickim jeszcze, jeszcze wiele, 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 wiele godzin. Ale to są takie postawy, które, które macie w tym naszym w naszej opowiastce. Więc jeżeli, jeżeli ktoś nas słuchający. Jest zaciekawiony, zainteresowany tą postacią, to, to polecam zagłębić się w temat dokładnie, bo jest to naprawdę związane mm -hmm. z historią Polski, Polaków w tamtym okresie, a był to okres naprawdę fascynujący, który formował naszą, naszą, jakby to ująć, kulturę narodową, która istnieje do tej pory. No, zaryzykuję to stwierdzenie w niezbyt zmienionej formie, bo my się tak naprawdę mentalnie od tamtego okresu za bardzo nie zmienili. I ja nie mówię tego w negatywnym sensie, mm -hmm. bo, bo to też nas mm -hmm. określa. To znaczy ten okres rozbiorowy, już tak, tak już trochę rozszerzę, ten ten. ten, ten ten okres y, sprawił, że, że, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Na, i, w, I w dobrym tego znaczeniu słowa, i, i także niestety w złym, jeśli, jeśli można tak to, tak to określić. I, I nad tym też warto się czasem, czasem zastanowić. I Wiebisk jest jedną z tych postaci, które mocno wpłynęły na no właśnie na nasz, na, 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 na nasz odbiór jako, y, jako Polaków, też za granicą. To też jest ciekawa kwestia, bo są takie postaci, mhm. które, które wpływają na obraz Polaka jako wiesz, odbieranego przez, 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 przez inne, inne narody. No, ale nie, nie, nie chcę w to się zagłębiać już, tak więc, tak więc tak jak mówię, jeżeli ktoś, ktoś jest zainteresowany mhm. tamtym okresem historycznym, powinien zapoznać się dogłębnie. Z biografią Wybickiego, a także innych innych postaci tamtego, tamtego okresu. Bo jest to y, naprawdę fascynująca y, lektura. Mm -hmm, tak. Dobrze. Bardzo dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za to, że dotrwaliście z nami do końca. Dziękujemy i do usłyszenia niedługo w kolejnym, być może o Napoleonie tak. odcinku. A może o starożytnych zmianach. Tak. tak. Dziękuję za, 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 za zaproszenie. Również do usłyszenia.